Witam Ciebie bardzo serdecznie. Ja nazywam się Michał Karkuszewski i w tym krótkim wideo chciałem Tobie wyjaśnić, czym jest wsparcie, czym jest opór, w jaki sposób je wykorzystujemy, w jaki sposób je szukamy. Wsparcie oznacza konkretny poziom znajdujący się poniżej obecnej ceny, który może zatrzymać trwający ruch spadkowy. Oznacza to, że jeśli spadki dotrą w jego okolice, to najbardziej prawdopodobne stanie się odbicie i wzrost niż kontynuacja wcześniejszego ruchu. Jeśli zauważysz, że rynek ma trudności z przekroczeniem określonego poziomu, to gratulacje, właśnie zidentyfikowałeś wsparcie. Ogólną zasadą jest, że poziomy wsparcia ograniczają ruch spadkowy. Stąd też wynika, że wspierają cenę oraz kupujących. Na tym przykładzie możemy tutaj zobaczyć, że cena wędruje do góry, rozpoczął się ruch spadkowy, ale natrafił na wsparcie, które wspiera kolejny ruch wzrostowy. Pojawił się ponownie ruch spadkowy, pojawiło się kolejne wsparcie, od którego rynek po raz kolejny zareagował, stworzył nowy szczyt i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mamy kolejne wsparcie po kolejnym ruchu spadkowym i jak możemy tutaj zauważyć, cały czas kontynuujemy ruch wzrostowy. Kolejną sprawą jest opór. Po drugiej stronie barykady znajdują się poziomy oporu. W przeciwieństwie do wsparcia, opór ogranicza trwające wzrosty i działa niczym hamulec dla kupujących. Ruch w okolice oporu może zapowiadać osłabienie kupujących, a co za tym idzie, odwrót i wystąpienie ruchu spadkowego. Ogólna zasada dotycząca poziomów oporu stanowi, że mają one tendencję do powstrzymania cen przed dalszymi wzrostami, opierając się kupującym. Reakcja na poziomie oporu może być sygnałem dla sprzedających, którzy mogą zadziałać zgodnie z następującą regułą. Rynek odbi się od poziomu oporu, więc nie powinien dalej rosnąć. W związku z tym otworzę transakcję krótką, czyli transakcję na sell. I jak widzimy tutaj na tym slajdzie, i mamy trend spadkowy, rynek wędruje w dół, zaczyna zawracać, napotykając na swojej drodze opór, od którego się odbija. Następnie rynek po raz kolejny reaguje do dołu, próbuje wybić się do góry, po raz kolejny natrafia na opór, od którego się odbija i schodzi dalej niżej. Po raz kolejny może zareagować na oporze i kontynuować swoje spadki. Kolejną bardzo ważną rzeczą, na którą chcę, żebyś zwrócił uwagę, to jest to, że wsparcie staje się oporem. Wielokrotnie na rynku dochodzi do sytuacji, w której wsparcie poprzednio pozwalało rynkowi utrzymać trend wzrostowy, po przełamaniu staje się oporem i nie pozwala cenie na wybicie się do góry i utrzymanie trendu wzrostowego. Tak jak tutaj możesz zauważyć, na tym wykresie cena podąża do góry, odbijając się od swojego wsparcia. Dochodzi do pewnego momentu, tworząc szczyt, i nagle cena zaczyna zawracać, nie zareagowała na wsparciu, tylko je przebiła. Tutaj możemy mówić o przełamaniu wsparcia. Następnie rynek chce stworzyć nowy szczyt, natrafia na opór, który do tej pory był naszym wsparciem i kontynuuje spadki. Po raz kolejny przebija nasze dolne wsparcie i odbija się od niego jako oporu. Kontynuując spadki, próbuje się wybić rynek do góry, natrafia na opór, który poprzednio był wsparciem, odbija się od niego i kontynuuje swoje spadki. W jaki sposób możemy wyznaczać wsparcia i opory? Przede wszystkim, biorąc pod uwagę poprzednie dołki i szczyty, formacje świecowe, średnie kroczące, linie trendu, wstęgi Bollingera oraz poziomy Fibonacciego. Z biegiem czasu i z biegiem doświadczenia zaufaj mi, że będziesz widzieć coraz więcej oporów, coraz więcej wsparć.
Najłatwiejszym sposobem na wyznaczenie oporów i wsparć są poprzednie szczyty i poprzednie dołki. Za chwileczkę pokażę Tobie wykresy z żywego rynku, w jaki sposób rynek reagował na wsparciach, w jaki sposób rynek reagował na oporach i w jaki sposób wsparcie stawało się oporem, bądź na odwrót. Tutaj mamy piękny przykład oporu. Widzimy, że cena po raz pierwszy reagowała, jeszcze wtedy nie mogliśmy mówić o oporze, zeszła w dół, podeszła do góry, nastąpiła po raz kolejny reakcja w tym miejscu, zawróciliśmy, jeszcze raz się odbiliśmy od oporu, kolejny raz tutaj mamy reakcję na oporze, zeszliśmy niżej, mieliśmy próbę podejścia wyżej, niestety rynek po raz kolejny nie miał siły przebić tych poziomów. Rynek reagował dalej w dół, zszedł, podszedł ostatni raz do góry, odbił się od oporu i powędrował w dół, kontynuując spadki. Teraz, jeśli chodzi o wsparcie, możemy tutaj zauważyć, że rynek przyszedł z góry, odbił się pierwszy raz w tym miejscu. Oczywiście po jednej reakcji nie możemy mówić, że powstał nam w tym miejscu opór, ale rynek poszedł do góry, kolejny raz zareagował w tej strefie, próbował się wybić, wrócił. Widzimy, że nastąpiła w tym miejscu konsolidacja, czyli trend boczny, który możemy tak nazwać. Widzimy, że cena cały czas tańczyła, w cudzysłowie, na oporze. Nastąpiła próba wybicia, ostatnia reakcja na oporze i poszliśmy zgodnie z rynkiem do góry, czyli odbiliśmy się od naszego wsparcia. Tutaj powstała, nazwijmy to, podłoga. Na tym przykładzie bardzo ładnie widać, w jaki sposób opór stawał się wsparciem. Przyjrzyjmy się temu troszeczkę bliżej. Cena zeszła nisko, próbowała się wybić. Rynek nie miał siły, zszedł w dół. Kolejny raz podszedł do góry, nie miał siły się wybić, zszedł rynek niżej. Kolejny raz podszedł w tą stronę, nie udało się przebić tego oporu, czyli tego sufitu. Rynek poszedł niżej. Tutaj mamy przepiękną reakcję na oporze. Rynek nie miał siły po raz kolejny wybić się stąd. Zawrócił, nabrał troszeczkę więcej siły i tutaj w tym miejscu widzimy, że nastąpiło przełamanie oporu. Cena zawróciła i widzimy, że odbiła się od naszej poziomej linii, która do tej pory była naszym oporem. Teraz ta linia stała się wsparciem. Zauważmy, co się działo dalej. Rynek poszedł do góry, wrócił do poprzednich poziomów, nie mógł ich przebić od góry do dołu, więc reagował na nich, ponownie zawrócił, ponownie reagował, zawrócił, jeszcze troszeczkę niżej, wybił się bardzo, bardzo wysoko, ostatni raz zareagował na poziomie wsparcia i poszedł rynek bardzo, bardzo wysoko. Więc na tym przykładzie możemy bardzo fajnie zauważyć, w jaki sposób początkowy opór, którego rynek nie mógł przebić, później stał się wsparciem, dzięki któremu rynek wybił się do góry. A teraz chciałem Tobie pokazać na żywym rynku, w jaki sposób można znaleźć coś takiego jak opór, wsparcie. Przede wszystkim bardzo pomocnym jest to, żeby zmienić swoje ustawienia w TradingView ze świec, które ja tutaj teraz włączyłem, na wykres liniowy. Dlaczego? Ponieważ wykres liniowy bardzo, bardzo ułatwia szukanie wsparć i oporów. I już tutaj na pierwszy rzut oka jesteśmy w stanie wyznaczyć opór, który jest tutaj na górze. Możemy sobie rozciągnąć nasz prostokąt. I jak widzimy, cena tutaj się odbijała. Nie miała cena siły przebicia się przez ten sufit. Co się wydarzyło tutaj, w tym miejscu, w
tym miejscu nastąpiło przełamanie naszego oporu, cena poszła do góry, zawróciła i w tym miejscu ta linia, ten prostokąt, który do tej pory był naszym sufitem, czyli naszym oporem, w tym miejscu stała się wsparciem. I jak możemy zaobserwować, rynek kontynuował swoje wzrosty. Mam nadzieję, że to krótkie wideo bardzo Ci pomoże, że rozjaśni Twój pogląd na wsparcia, opory, że dzięki temu nagraniu będziesz w stanie łatwiej poradzić sobie na rynku. Życzę Tobie powodzenia i zapraszam do oglądania kolejnych filmów.